Ecie. No tak, że te dzieci jak będą chciały, to się same wychowają przecież. Content Podcast. Zapraszamy. To jest Content Podcast. Człowiek Ziemniak powraca z podcastem i to Mike Skrzypek też. Cześć wszystkim. Zaczynamy podcast. Jej. Julek jest we Warszawie, a przecież jest COVID. Dlaczego podróżujesz? No i proszę bardzo. E, bo ha. ziemniaki są odporne na. HPZ, halo. Na... Dzwonimy. Na HPZ? HpZ? No. Chowiec y, polskich związków? Nie, no. Rejestracja mm, ulubionej formacji świata A, obecnie. Raz ja Jest taka perspektywa. Ja normalnie jestem wyższy od Jurka, ale tutaj Jurek tak usiadł po prostu. <grym> <grym> mm, korzonki mnie naprawdę rwą. Chcesz się przywitać jeszcze jak w tym, w Predatorze? A można. <grym> Ale mokre ręce. Julek like ma slimy fucking hands, ale to już było też na jednym podcaście, już był ten żart. My nie powtarzamy Byłby. żartów. A temat grubasek miał być o wychowywaniu dzieci. No, lotuj. No nie, że to trudna Nikt nie potrafi, poza tobą. To nie, ciebie. no tego, tego nie powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że to jest zajebiście trudna sprawa i że to jest mega duża odpowiedzialność. Tak, ja mam mhm. przemyślenia w tym temacie, że wiesz, możesz być no, dobrym rodzicem, robisz wszystko, nie wiem, zgodnie ze sztuką, książkami i tak dalej, a nie masz do końca wpływu na to, jak dziecko sobie zinterpretuje pewne wydarzenia. Więc mhm. wiesz, jakby mogą się przytrafić rzeczy, które no, dziecko sobie przetworzy jakoś przez swoją dziecięcą psychikę i no. jako I... rodzic możesz nie mieć na to zupełnie wpływu, bo ty zachowałeś się, w, nie wiem, w jakiś zupełnie normalny, dorosły sposób, tak? No, nie wiem, dziecko, dziecko na przykład zabrałeś zabawkę, i dla niego będzie, o, ja. traumatyczne przeżycie. Od razu on... wrzucę. I zobacz, jak nie wiemy, jak coś na coś działa, na, jak jakieś bodźce działają na ludzi w jakiś sposób, to olejmy to po prostu. Co robimy? Rozumiesz? Czyli zobacz, dla jednego dziecka, em, krzyk, nie? Krzyk i agresja może wywołać, że ten, ta osoba będzie bardzo dobra w przyszłości i będzie zdyscyplinowana. A dra, dla drugiego dziecka, przy, a to było negatywne teoretycznie, uważane jest społecznie za coś negatywnego, tak? Krzyk i agresja wobec dziecka. Ale załóżmy, że ona dała dobry efekt. A dla innego dziecka popychanie do nauki i takie rzeczy mogą spowodować, że to dziecko na przykład, bo jest bardziej delikatne, się zamknie i nie będzie chciało wiesz, nic robić i będzie leniem. No to jak, wiesz, czasem może być tak, czasem może być tak, to trzeba po prostu wywalić na to i robić co chcesz. I drzeć się na to dziecko nie. i bić to dzieci. No. Tak, bo, bo zobacz, bo mówię ci, że czasem, jak, jak i tak nie wiesz, jaki będzie efekt, no to fakt jest. No okej, okay, ale wciąż na przykład jako rodzic możesz się nie czuć dobrze z tym, że, nie wiem, krzyczysz na to ja dziecko. Ja myślę, tak. że trzeba olać totalnie tą sprawę, wiesz? I dzieci sobie, my sobie. Żartujesz teraz, co? <noise> trochę tak, trochę ten żart rozwlekłem, że przestał być żartem. No ale... Jakby jest w tym jakaś prawda na tej zasadzie, że no nie masz wpływu do końca, jakby co wyrośnie z twojego dziecka, tak? Ale e, no, wydaje mi się, że warto jednego kierunkować w takim. Ale jakby rozumiesz, że mój klimat, że jak się coś na, na coś bardzo starasz. Tak? No Może i... się za, za bardzo starać, tak? Tak, załóżmy, bardzo się starasz na coś. I czasem próbujesz, masz załóżmy drugą próbkę i się w ogóle nie starasz. A efekt jest tak samo randomowy i ten sam, nieobliczalny, i jest totalny chaos, jeśli chodzi o funkcję, jakby funkcję wyjściową. No to jeśli staranie wymaga od ciebie więcej energii, no to po co się starać? Tak ogólnie, jeśli efekt jest dalej nieprzewidywalny. Cześć, faza. Rozumiem. No. Więc to jest na dzisiaj pierwsza lekcja. Nie starajmy się, nie do wniosku, że Żyj, ty, żyjmy na lajcie. No tak, że te dzieci, jak będą chciały, to się same wychowają przecież. No właśnie. Tak. Mają świat, mają co chcą. E, dwóch, Macie dwóch ziomków książki, po 20-30 lat daje tak. porady, jak dzieci. Mają książki, dzieci. chcą książki, biorą książki. Chcą igły, biorą igły. Rób, rób ta, co chce, tak? Ale czemu my mamy się nie, zastanawiać? Nie mój cyrk, nie moje małpy, tak? Tak. Każdy, nie, nie, wiadomo, każdy dźwiga wiadomo. swój y, plecak, Po wypełniony aż po brzegi, żeby, -ru -ru. żeby było, wiesz, bardziej, e, jak to się, nazywa? bardziej cool, Uniwersalnie, nie, no bo jednak chyba więcej ludzi używa plecaki niż, jakby, wiesz, niż nie, niż nie plecaki. W krzyż. Nie, dobra. Nie być bez izmu. No, nie. nie wiadomo. No. No, z najwyżej się wytnie.